Siemanko, ja jestem Technokrata i to jest 4090Ti/Titan nowy. No i pytanie, czy to będzie Titan? O. Ty, co ty masz w uchu? Słuchawkę. No także niby mam kontakt z bazą. Ale ze swoim mózgiem chyba nie. Kurczę, dobra, teraz zauważyłem, że cały czas mam kontakt z bazą. Ale potestuję sobie te nowe słuchaweczki od Logitecha G-Fixy, ale to będzie recka, to innym razem. Aha, zostawcie suba. A my gadamy sobie dzisiaj o 4050, 4060 i 4090 Ti. Cockpit tutaj nam przysyła kolejne, ja mówię na niego cockpit, nieważne jak to się czyta, mówię cockpit. Tak jak część z was mówi techno, część ta krata, część Benek. I mi to w ogóle nie przeszkadza, to mam nadzieję, że kokpitowi też nie przeszkadza, że jest dla mnie kokpitem. Tak czy inaczej, no on dwa razy ostatnio wrzucił na Twitterka aktualizację, jeżeli chodzi o tą najwydajniejszą kartę graficzną, jaką mamy zobaczyć z rodziny z serii 4000. O 4050, 4060 też będzie, bo zostały zarejestrowane w chińskim tym systemie chińskim? Chińskim, nie chińskim. W każdym bądź razie w takim systemie do certyfikacji kart graficznych, no ale to za chwilę. Najpierw zajmijmy się 4090 Ti i tak sobie roboczo tą kartę będziemy nazywać, bo prawdopodobnie będzie to 4090 Ti. Jeżeli to będzie Titan albo 4090 Ti, to te karty tak naprawdę będą się różnić tylko jedną rzeczą, a mianowicie ilością pamięci VRAM. Ponieważ już 4090 to jest karta, która jest tak naprawdę prawie pełnym rdzeniem AD102, a mianowicie ma 16 000 rdzeni CUDA i pełna karta graficzna, nieważne jak ona się będzie nazywać, będzie ich miała 18 176 i będzie to pełny rdzeń AD102, w sensie więcej rdzeni, jakbykolwiek to nie brzmiało, ale więcej rdzeni z tego rdzenia, czyli czy z układu, z układu nie da się wyciągnąć, bo ich tam zwyczajnie nie ma. Można wyciągać większe zegary, natomiast im więcej rdzeni, tym często zegary są niższe. Ale jakimś takim podkręcaniem można tutaj szlifować wydajność, ale można wrzucić więcej pamięci VRAM. I tak, z 25, to jest stycznia, był taki post, w którym on mówił, że będzie miała 40 cockpit, w sensie 48 GB pamięci VRAM i ja wtedy też robiłem o tym newsa i mówiłem o tym. Natomiast obecnie mamy taką aktualizację, aha, i jeszcze wtedy miała mieć 800 W TDP, co generalnie jest bardzo możliwe, bo w tym momencie mając 400 czy 500, to nieważne, 4090, wtyczka obsługuje 600 W w teorii. Jedna wtyczka 12 plus 4 pin najnowszej generacji, ta 12 High Power Voltage czy też PCI Express 5.0, w zależności jak sobie będziemy to nazywać. A już wiemy, że pojawi się karta z dwoma takimi wtyczkami i mowa tutaj o 4090 Hall of Fame Edition od KFA 2 czy też od Galaxa, w zależności na jakim terytorium będzie to wypuszczane. I już jest to karta z dwoma wtyczkami, więc w teorii karta, w teorii oczywiście, bo tyle mogą złączki pociągnąć, z TDP 1200 W. Natomiast to jakby mówienie, że ile złącza potrafią pociągnąć i na podstawie tego kreowania TDP, to jest totalnie błędne, więc jakby to jest tylko teoretyczna moc, jaką można byłoby dostarczyć do tej karty graficznej, ale z oczywistych względów ta karta tyle nie łyknie. Po prostu nie ma na to szans. Prawdopodobnie chodzi o to, żeby te napięcia dostarczane były dużo stabilniejsze, lepiej rozłożone. Pewnie karta będzie pobierała więcej niż klasyczne 4090, ale na pewno nie więcej niż 600 W. W sensie ta 4090 Hall of Fame Edition. Natomiast 4090 Ti to będzie minimum 600 W TDP. Na pewno dwie wtyczki, więc to nie będzie nic nowego. Patrzcie, jaki to będzie gigant. Zaraz zresztą do zdjęć przejdziemy. 4090 Ti, o ile wyjdzie, na pewno dostanie dwie wtyczki 12 plus 4 pin. Z tego względu, że tak jak mieliśmy to doniesienie z lipca,
które mówiło o 800 watach TDP, prawdopodobnie to sprawiło, że nie dostaniemy tej karty, czyli to 800 watów, bo plotki miały mówić o tym, że zasilacze się topiły i tak dalej. I prawdopodobnie, to były tylko plotki, nie wiadomo o co w tym chodziło. I prawdopodobnie, ja tak podejrzewam, biorąc pod uwagę to, co później działo się z wtyczkami do 4090, że topiły się wtyczki. I już NVIDIA na stole przy 4090 Ti topiły się wtyczki. W związku z tym dali sobie na wstrzymanie z tą kartą graficzną i pomyśleli, że jest to prawdopodobnie wina TDP. Rzekomo nawet ta karta graficzna, czyli ta topowa, miała zostać anulowana przez NVIDIA. I teraz wraca w troszeczkę innej odsłonie, a mianowicie Cockpit donosi tutaj już z wczoraj, nie, z dzisiaj jest to tweet, to jest dzisiaj tweet, donosi, że 24 GB pamięci będzie miała ta karta, nie 48, jak wcześniej mówiliśmy, a szkoda, bo moim zdaniem to by naprawdę ją wyróżniało, zwłaszcza, że jest to karta robiona, bo wielu z Was zapyta, a po co to komu, a na co to, a komu to potrzebne, drogi panie? No właśnie, jest to karta tak naprawdę robiona, bo można i to jest tylko i wyłącznie jedyny sens tworzenia tej karty graficznej. Są ludzie, którzy chcą takie rzeczy kupić. Są ludzie, którzy kupują iPhony za kilka milionów, bo są w tytanowej obudowie, wysadzane diamentami i tak dalej. I większość z nas powie, po co? Nie? No bo większość z nas nie ma milionów na koncie, czy też miliardów i nie stać nas na takiego iPhone'a. Ale jeżeli kogoś stać i chce kupić, no to takie rzeczy się dla nich robi, żeby mogli kupić. Dla NVIDIA jest to raz, że pokaz siły, czyli patrzcie, my tak naprawdę konkurujemy sami z sobą, no bo AMD nie ma podejścia nawet do 4090. A co dopiero do 4090 Ti, które moim zdaniem nie zapewni relatywnie dużego względu wzrostu wydajności względem 4090 tej podstawowej. Nie będzie to taki przeskok między 4090 Ti jak między 4090 a 4080, może być zbliżony, ale wydaje mi się, że nie będzie to te około 20%, jak wynikało na przykład z moich testów, bardziej 10%, może 15%. Tak czy inaczej będzie to karta, którą NVIDIA tak naprawdę zamierza konkurować z samą sobą. To jest podbijanie swojej własnej poprzeczki w górę i jest to typowo robione dlatego, że można. I ta karta już według najnowszych doniesień Cockpita ma mieć 600 W TDP. W teorii jedna wtyczka, ale w praktyce, tak jak Wam mówiłem, na bank będą to dwie wtyczki 12 plus 4 pin. Oczywiście pamięci 24-gigabitowe GDDR6X. Pewnie da nam to kosmiczną przepustowość, natomiast mimo wszystko, no karta jaka finalnie będzie, to się okaże. Tutaj mamy na przykład Titana ADA zestawionego i właśnie ten Titan ADA ma mieć 48 GB, jeżeli kiedykolwiek by się pojawił, bo to o Titanie były tutaj doniesienia. Tutaj na przykład podaje wideokart, że tylko jedna wtyczka 16 pin znajdzie się w tej karcie. Powiem Wam szczerze, nie chce mi się wierzyć, że no może NVIDIA to wypuści z jedną wtyczką, bo w teorii 600 W z 12 High Power Voltage, czyli z łączki zasilania PCI Express 5.0 i do tego mamy jeszcze 75 W, które karta może pobrać bezpośrednio ze slotu PCI Express, więc w teorii mamy 675 W, więc ta wtyczka nie będzie obciążona na maksa. Natomiast moim zdaniem nauczeni tym, że te wtyczki się topią, powinni wrzucić dwie. Wątpię, żeby wrzucali jedną, pomimo tego, że tutaj wideokart podaje, że będzie to jedna karta. Wydaje mi się, że raczej, że jedna wtyczka, wydaje mi się, że będą to raczej dwie wtyczki. Tutaj Titan ma już mieć te wtyczki też oczywiście dwie. Tutaj są podawane 16-pinowe wtyczki. No można mówić na to, że to jest 16-pinowa wtyczka też. Ja wolę mówić 12 plus 4 pin, bo tak naprawdę 12 odpowiada za dostarczanie energii, a 4 to są piny komunikacyjne, natomiast
w wielu sytuacjach mamy tak, praktycznie zawsze mamy pin komunikacyjny, jeżeli to jest jakkolwiek chociaż cyfrowo sterowane połączenie elektryczne, ale to już nie jest aż tak istotne. No, ciekawy jestem, czy taką kartę zobaczymy, kiedy taką kartę możemy zobaczyć, bo pewnie też się nad tym zastanawiacie. Wydaje mi się, że dopiero w przyszłym roku. Podobnie jak miało to zresztą miejsce z 3090 Ti. Kiedy dostaliśmy 3090 Ti? Na początku 2022 roku. Mniej więcej rok temu, chyba luty, marzec, coś takiego, pojawiła się 3090 Ti. Nie pamiętam. Natomiast w roku premiery serii 4000, czyli 4090, 80 i 70 Ti, chociaż 70 Ti już 2023, czyli już ten rok, więc prawdopodobnie 4090 Ti zobaczymy dopiero w roku premiery serii 5000, czyli w 2024 roku. Też stawiałbym pierwszy kwartał 2024, jeżeli chodzi o premierę tej karty graficznej. No i będzie to czysty pokaz siły. No i właśnie, jeszcze jedna rzecz. Zdjęcia tego potwora, bo wyciekło ich więcej. Patrzcie, jak wygląda śledź. To już nie śledź, to już jest sum, to już jest normalnie jakiś szczupak, wieloryb i tak dalej. Zdecydowanie nie jest to śledź. Śledź to może był, jak był jeden, dwa jeszcze, ale tutaj mamy pełne cztery sloty gigantyczne. Mamy złącza wideo zamiast poziomo, mamy zainstalowane pionowo. To jest hit absolutny. To jest absolutny hit, jeżeli faktycznie ta karta się pojawi w takiej odsłonie. Z drugiej strony, de facto, no, powiem Wam szczerze, ja nie mam, w tym momencie nie mam żadnych innych kart rozszerzeń, ale już leci do mnie takie cudeńko na 4 dyski PCI Express, żeby mógł mieć 9 dysków SSD na M2. Nie mam nawet tylu dysków, ale potencjalnie, żebym mógł mieć tyle dysków. W teorii większość komputerów nie stosuje kart rozszerzeń, bo większość osób nie potrzebuje 9 dysków SSD, bo nie robi tylu filmów co ja. Natomiast do samego grania zupełnie wystarczy nam to, co oferują współczesne płyty główne, więc nie mamy dodatkowych kart rozszerzeń. Może ktoś ma jakąś kartę muzyczną, ale de facto mamy miejsce na te 4 sloty. Co prawda wygląda to jak taki trochę Frankenstein, już taka wielka płyta, wielka karta graficzna na tle płyty głównej, ale mimo wszystko, no jest to gigant i moim zdaniem zupełnie bez sensu jest takie chłodzenie. Moim zdaniem powinno to być już chłodzenie normalnie 3 albo 2-slotowe, zintegrowane z chłodnicą IO 360 mm. Bez sensu robić takiego potwora wielkiego. Można dorzucić to IO, wiadomo, że i tak kupią to ludzie, którzy mają na tyle pojemne obudowy, żeby zmieścić takie rozwiązania. No. Nie wiem, co tutaj mają na myśli, natomiast generalnie moim zdaniem no nie jest to najlepsze rozwiązanie i dobrze by było, żeby w jakiś sposób to sobie jeszcze przemyśleli. Dobra, aha, i jeszcze wspomnę o tych 4050 i 4060. No to już wiemy, że je dostaniemy, tak? Już wiemy, że je dostaniemy, zostało one zarejestrowane i znalazło się też 4070 na tej liście. Mamy tutaj taką listę i mamy 4070, 4060, 4050, oczywiście 4090, 4080. Nie ma 4070 Ti, co jest śmieszne. Natomiast no, jest to taki stronka z 25 stycznia, jest to informacja i chodzi tutaj o certyfikację właśnie kart graficznych od NVIDIA, więc już wiemy, że te karty są certyfikowane, co za tym idzie, są robione i tak jak ja podejrzewam, na razie może 4050 nie zobaczymy, ale zobaczymy 4070 i 4060 na pewno w pierwszej połowie tego roku. W sensie do wakacji powinniśmy te karty zobaczyć. Być może też zobaczymy 4050. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. No już powoli nadchodzą. To będą ciekawe karty, karty, które będą się sprzedawać dość dobrze, natomiast pod względem wzrostu wydajności, względem poprzedniej generacji. Tam nie będzie szału, nie będzie szału, ale o tym sobie będziemy rozmawiać więcej, jak będą informacje o specyfikacji tych kart graficznych. Jeżeli coś do tej pory było, no to oczywiście odcinki u mnie na kanale były. Dobra, ja Wam za dzisiaj dziękuję, oczywiście życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w kolejnym filmie, który już jutro. Cześć!